Wrocław to miejsce, w którym każdy powinien czuć się jak w domu, a dom tworzą ludzie. Mieszkańcy naszego wspaniałego Wrocławia, który ma ogromny potencjał i zasługuje na więcej. Niestety uśmiech szybko przemija, a duma przeradza się w zawstydzenie, kiedy musimy tłumaczyć się za afery prezydenta, kiedy tracimy czas w korkach, a z naszego kochanego Wrocławia zaczyna śmiać się cała Polska. Dlatego słuchając waszych potrzeb przygotowaliśmy program 71 konkretnych rozwiązań dla Wrocławia. To 5 filarów: bezpieczeństwo, szacunek, gospodarka, zdrowie i komunikacja. To budowa linii tramwajowych na Jagodno, Przypole, Maślice, Muchobór i Swojczyce. To przywrócenie funkcji architekta miejskiego oraz konserwatora zabytków, a także rewitalizacja i remonty kamienic. To likwidacja rad programowych oraz transparentne powoływanie zarządów oraz rad nadzorczych w miejskich spółkach. To budowa nowoczesnego centrum biznesowego na działce przy Stadionie Wrocław wraz z poprawą usługi komunikacyjnej dla okolicznych osiedli. To także poważny inwestor ze Śląska Wrocław, ale pamiętajmy o tym, że miasto musi posiadać prawo do decydowania o losach klubu. To weryfikacja infrastruktury krytycznej, plan bezpieczeństwa miasta, szkolenia dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. Tym wszystkim będzie zajmował się ekspert do spraw bezpieczeństwa w randze wiceprezydenta. To skuteczne rozwiązanie problemu odszczurzania miasta oraz lepsze zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a to wszystko przy współpracy z zespołem powołanych do tego ekspertów. To coroczne, duże i otwarte konsultacje z mieszkańcami. Chcemy, aby każdy z was mógł porozmawiać z prezydentem, dyrektorami i prezesami wszystkich miejskich spółek. Nasz program to urząd otwarty na mieszkańców. To zero tolerancji dla aferzystów i oszustów. Stawiamy na otwartość, dialog i szacunek. Dlaczego to ważne? Bo to program pisany razem z wami, mieszkankami i mieszkańcami Wrocławia. To tylko część 71 konkretnych rozwiązań dla Wrocławia. Po więcej zapraszamy na nasze media społecznościowe i stronę internetową.